Witam. Przysłacie do nas ostrza do ostrzenia. Tutaj też mamy maszynkę od klienta. I wciąż jest ten sam problem, bo jest źle ustawiony nożyk z grzebieniem do strzyżenia. Przeważnie wszystkie maszynki widzę, że są ustawione tak, że to jest dosunięte do końca, przykręcone. Jest założony nożyk. Lecz to jest źle ustawione, bo nożyk wychodzi poza krawędź tnącą tutaj. Ta krawędź tnąca jest tutaj. Ona się kończy w tym miejscu. Na tym rysunku widać nożyk i grzebień, jak są zamontowane do maszynki. I nożyk wychodzi za daleko poza fazę, poza krawędź tnącą. Czyli tu jest krawędź tnąca, a nożyk wychodzi poza. I tutaj podczas strzyżenia wełna może wejść tutaj do nożyka i wtedy zacznie się grzać. I to nie będzie cięło tak, jak ma ciąć. To trzeba ustawić w ten sposób. Popuścić sobie to. Wysokość ustawia się za pomocą grzebienia. Czyli góra, dół, lewo, prawo. Czyli lewo, prawo, czyli ma być po środku i powiedzmy tyle ustawić. Tak na początek. Lekko dociągnąć i patrzymy tutaj. Teraz widać, że nożyk jest na krawędzi tnącej. Krawędź tnąca kończy się tutaj, a nożyk jest tutaj, czyli jest dobrze. Można sobie to też wyobrazić na grzebieniu za pomocą takiej karty, jak nożyk pracuje, nie? Jeśli byłby tak, to on po prostu będzie, nie będzie ciął. Tu będzie luka, wełna się będzie nam dostawała wszędzie. Ale jak będzie już niżej, na krawędzi tnącej, to od razu wełna, jak tylko wejdzie tutaj, to zostanie ucięta.